Witam Państwa bardzo serdecznie. Czy euro jest lekiem na całe zło, czy odwrotnie, jest złem, którego należy się za wszelką cenę wystrzegać? O tym chciałbym porozmawiać dzisiaj z moim gościem. Moim gościem jest profesor Leon Potkaminek. Witam Panie Profesorze. Dzień dobry. Profesor Potkaminek przez lata związany był z Wiedeńskim Instytutem Międzynarodowych Porównań Gospodarczych. Ma też za sobą długi i ciekawy żywot międzynarodowego eksperta, konsultanta, ekonomisty i Bóg wie, kogo tam jeszcze. Obecnie związany z Narodowym Bankiem Polskim w roli doradcy prezesa. Dobrze przedstawiłem pana profesora? Dziękuję. W porządku. Zgadza się. Ja mam takie osobiste wspomnienie związane z panem profesorem. Otóż właśnie dziś okazało się, że pan profesor też to pamięta, naszą pierwszą rozmowę. Mniej więcej rok 2013, rozmawiamy w warszawskim Pałacu Staszica o euro i o problemach, które euro ma. To muszą państwo wiedzieć, że to były zupełnie inne czasy niż dziś. I to, co wtedy mówił mi pan profesor o ciemnych stronach eurointegracji, o tym, jakie skutki dla Europy i dla integracji europejskiej niesie ze sobą polityka gospodarcza, polityka handlowa dużych graczy, na przykład Niemiec, to wszystko były argumenty w Polsce wówczas prawie wcale nieobecne lub no właściwie tak, to był pierwszy raz, kiedy tego typu argumentacje słyszałem. W Polsce dominowało wówczas takie przekonanie, że euro to po pierwsze jest rozwiązanie dla nas bezalternatywne, a po drugie za małe nasze polskie główki na to, żeby się tym głowić i należy jak najszybciej w kierownicę polityki monetarnej oddać tym, którzy znają się na tym lepiej. Dziś mamy rok 2022. W międzyczasie te tematy i ta argumentacja troszkę lepiej wybrzmiała w polskiej przestrzeni publicznej. No ale nadal, panie profesorze, jest tak, że ilekroć na horyzoncie pojawiają się jakieś gospodarcze chmury, tylekroć w Polsce rozpoczyna się, czy pojawia się argumentacja w stylu, no to wstąpmy do euro, to na pewno będzie lepiej. Dlaczego ta argumentacja tak mocno się trzyma? Jaka jest tajemnica tego sukcesu? Ja myślę, że to wynika z braku głębszego zrozumienia mechanizmu strefy euro i też pewnej idealizacji tego, co przychodzi do nas z Zachodu. Także, no i to jest podszyte też brakiem gruntownej wiedzy na tematy ekonomiczne, które niestety cechuje dużą część naszej profesury ekonomicznej. Także tylko mogę w taki sposób to tłumaczyć. Jeżeli mówimy o tym, że euro ma czarne strony, czarne aspekty, to trzeba by też przywołać fakt, że mój krytyczny pogląd na funkcjonowanie strefy euro nie jest czymś rzadkim w Europie Zachodniej. Także nawet w Niemczech. Nawet w Niemczech są kręgi akademickie, które dostrzegają słabości całego projektu, no i niebezpieczeństwa z tym związane. Ja jeszcze dodam jedną uwagę co do terminu naszego, co do tej daty, kiedy rozmawialiśmy o euro. Ja myślę, że to było troszkę wcześniej nawet niż 2013. I to mogło być jeszcze nawet przed tym kryzysem globalnym, finansowym. Nie wykluczam, że to, ale nie pamiętam dokładnie. To jest jedna uwaga. Druga uwaga jest taka, że negatywne aspekty funkcjonowania strefy euro są w tej chwili troszkę przytłamszone, przyduszone przez fakt, że mamy problem z COVID-em i mamy problem z wojną. Także troszeczkę mniej to się rzuca w oczy fakt, że strefa euro jest strefą niefunkcjonalną, czyli źle funkcjonującą.
po prostu pod wpływem tych nadzwyczajnych wydarzeń polityka Niemiec i w związku z tym ogólna polityka gospodarcza, ogólna orientacja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej troszkę złagodniała. To, co było, co widzieliśmy przedtem, było, prawda, widzieliśmy fakty tak, jakie one są. W tej chwili, ponieważ są te nadzwyczajne kryzysy, to Niemcy troszkę się opamiętali, czy polityka niemiecka się troszkę opamiętała i jest mniej agresywna w stosunku do partnerów w Unii Europejskiej i w stosunku do nacisku, jaki może wywierać na Komisję Europejską i na Europejski Bank Centralny. To było bardzo wyraźnie widoczne wcześniej i w tej chwili to jest troszkę zafałszowany obraz. Ale ja myślę, że z chwilą, kiedy przezwyciężymy te kryzysy obecne, zdrowotny i energetyczny, no to polityka Niemiec wróci na dawne kolejny, zacznie niejako zatruwać proces gospodarczy w całej Europie Zachodniej. Bo to trzeba sobie powiedzieć też, że dla nas funkcjonowanie Niemiec i funkcjonowanie strefy euro jest dosyć jeszcze nieszkodliwe, dlatego że my nie mamy euro, tak jak Czesi, Węgrzy, Szwedzi, prawda? Więc natomiast to ostrze polityki jest niemieckiej, zwrócone jest i europejskiej, zwrócone jest na południe Europy, na Francję, Hiszpanię. Było skierowane na Wielką Brytanię, ale Wielka Brytania się wypisała z tego klubu. Takie szybkie pytanie. Czy Polska miałaby dziś problem z inflacją, gdyby miała euro? No, Polska miałaby problem z inflacją, gdyby miała euro, tak jak mają inne kraje naszej strefy, które euro przyjęły i mają rekordowe poziomy inflacji. 20%, 20+, kraje bałtyckie. Nie pamiętam dokładnie Słowenia i Słowacja, jak się mają, ale no to jest jakaś wskazówka, co mogłoby nas oczekiwać, gdybyśmy byli w strefie euro, gdybyśmy mieli euro, prawda, jeżeli chodzi o inflację. Z drugiej strony, budując taki argument, zawsze ktoś może powiedzieć, no ale są w kraje w Europie Zachodniej, które mają obecnie inflację dużo niższą niż Polska, a są w strefie euro. Porząsiu. Tak, to jest niewykluczone, żebyśmy nie mieli inflacji, ale jeżeli mamy się opierać na faktach, a fakty są takie, że te kraje Europy Wschodniej, a my jesteśmy członkami Europy Wschodniej, jesteśmy tutaj, a nie w Irlandii, prawda? Czy jest oczekiwanie takie uzasadnione moim zdaniem, że mielibyśmy wysoką inflację? Nie ma podstaw sądzić, że Polska wyłamałaby się z tego trendu, który dotyczy krajów z euro, z Europy Wschodniej. Euro jest lekiem na problem i zagrożenie ze strony Rosji, tak jak niektórzy uczestnicy debaty starają się nas przekonać? To jest jakaś wielka naiwność tak sądzić, dlatego że przecież Estonia ma euro i jest, wcale nie jest bezpieczniejsza z tego powodu niż Polska, która nie ma euro, prawda? Czyli to euro nie jest żadną gwarancją polityczną czy militarną w stosunku do Rosji. Także to jest zupełnie Rosjanie się nie przejmują, że tam jest w Estonii euro, prawda? Jeżeli stwierdzą, że trzeba dokonać inwazji na Estonię czy tam na inne kraje bałtyckie, to tego dokonają. Czyli można powiedzieć, że wprowadzenie euro nie przesunęłoby Polski geograficznie bardziej na zachód, natomiast jakieś rzeczy by Polsce zabrało, jakieś aspekty polityki gospodarczej uległyby zawężeniu. Oczywiście, ma pan świętą rację. To jest dokładnie tak. Wróćmy do Niemiec. Na czym polega ten niemiecki problem z Europą i niemiecki problem z euro? Więc polityka Niemiec opiera się na dwóch aksjomatach. Pierwszy aksjomat to jest dążenie do zrównoważonego budżetu, czyli eliminacja deficytów budżetowych. To jest doktryna
doktryna, jak oni to nazywają, doktryna czarnego zera, coś w tym stylu. W każdym razie chodzi o to, żeby uzyskać, nie wpaść w deficyt budżetowy. Teraz to oczywiście na skutek nadzwyczajnych okoliczności oni mają deficyt, ale przez dziesięciolecia orientacja była taka, żeby wyeliminować deficyty budżetowe. To jest jeden element, a drugi element to jest dążenie do uzyskania i zachowania konkurencyjności względem partnerów poprzez politykę płac i dochodów, która sprawi, że produkty niemieckie będą wygrywać, powiedzmy, z włoskimi, francuskimi i tak dalej. Więc są dwa aksjomaty polityki niemieckiej. Dopóki nie było euro w Europie Zachodniej, to taki kraj jak Włochy mogły sobie lekceważyć te aksjomaty, chociażby dlatego, że pozwalały sobie na inflację. Inflację, która wyrównywała relatywną przewagę kosztów niemieckich nad kosztami włoskimi. Z chwilą, kiedy Włosi przyjęli z własnej nieprzymuszonej woli euro, oni tej ścieżki dewaluacyjnej nie mają już. I w związku z tym muszą tańczyć tak, jak polityka niemiecka wewnętrzna zagra. Polityka niemiecka wewnętrzna okazuje się polityką, która emanuje na całą resztę strefy euro. Na nas to jest mniejsza sprawa, dlatego że mamy złotówkę, ale taki kraj jak Włochy, które przez dziesięciolecia polegały na dewaluacji lira względem marki niemieckiej, to jest dewaluacja od poziomu powiedzmy 200 lira za markę niemiecką w roku 73 do poziomu 800 lira za markę niemiecką w roku 88. Więc jakaś niebywała dewaluacja, która pozwoliła Włochom rosnąć szybciej niż Niemcy. W końcu tego okresu przed przyjęciem euro PKB na łebek we Włoszech był taki sam jak w Niemczech w gruncie rzeczy, a wydajność pracy była wyższa cały czas we Włoszech. Jest takie przekonanie, że Włosi to zaprzepaścili korzyści z euro, ponieważ są leniwi, bałaganiarze. To jest wszystko nieprawda. Oni bardzo dobrze sobie radzili przy wysokiej inflacji i przy stałej dewaluacji. Teraz nie mają dewaluacji i próby i każde odbicie inflacyjne oznacza znowu szkody w handlu zagranicznym, w transakcjach z Niemcami i z innymi krajami, które należą do bloku niemieckiego, takim jak Austria czy Holandia. Więc to nie jest tak, że Niemcy mają jakąś intencję szkodzenia reszcie Europy. Niemcy mają po prostu taki zamysł na własną politykę bez deficytu i być konkurencyjnym. Ale być konkurencyjnym wobec reszty, to znaczy tą resztę troszkę przydusić, przydławić. I to jest związane też z obecnością euro. Bo gdyby tego euro nie było, to kraje by miały swobodę dewaluowania się i wyrównywania tych przewag, które wynikają z zaniżonych płac w Niemczech w sposób bezbolesny względnie. Teraz jeszcze muszę wyjaśnić jedną sprawę, bo często się mówi, no tak, ale w Niemczech przecież, jak można mówić, że w Niemczech płace są za niskie, bo płace są przecież wysokie w Niemczech w stosunku do naszych na przykład. To trzeba rozumieć, że płace w Niemczech są zaniżone względem wydajności w Niemczech. O to chodzi. To znaczy, że tą śmietanę, prawda, z postępu, ze wzrostu gospodarczego w Niemczech, no, spija biznes niemiecki, a nie pracownik niemiecki, prawda? To jest to. I w tym sensie, że ta nadwyżka jest za duża, prawda, to jest z jednej strony popyt wewnętrzny jest przytłamszony w Niemczech, a po drugiej produkt niemiecki jest
konkurencyjny wobec innych produktów. To jest zresztą syndrom, który kiedyś miała Japonia i w dalszym ciągu do pewnego stopnia ma, ale także model chiński, który polega, że ten pracownik chiński pracuje za miskę ryżu, prawda, przysłowiową, a biznes w Chinach, niekoniecznie chiński, ale amerykański albo europejski, ma się bardzo dobrze. To jest ten model wzrostu, prawda, poprzez eksport, poprzez zdobywanie rynków na zewnątrz. To jest tak, że euro było tym wehikułem, które pozwoliło ujawnić się problemowi zbyt silnych Niemiec w ramach integracji, europejskiej integracji gospodarczej. Ja to w ten sposób rozumiem, ale to prowadzi mnie do następnego pytania, czy w takim razie jakakolwiek reforma euro jest możliwa, to znaczy czy możemy sobie wyobrazić sytuację, w której ten niemiecki problem jest jakoś opanowany, w której uczymy się z nim żyć. Jedna uwaga. To nie euro pozwoliło ujawnić Niemcom swoją wyższość, tylko euro stworzyło tą wyższość, dlatego że Włochy, Francja dotrzymywały i były tak samo wysokie jak Niemcy pod względem gospodarczym, pod względem dynamiki gospodarczej. Więc to nie jest tak, że Niemcy miały cały czas wyższość nad resztą, a dopiero euro pozwoliło im to ujawnić. Nie, one nie miały. Dopiero to euro stworzyło możliwość zaistnienia tej wyższości. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, czy jest możliwość reformy strefy euro. Jest wiele aspektów funkcjonowania euro, ja nie chcę w to wchodzić, tylko na styku Niemcy, a strefa euro. Powiedzmy o tym w tej chwili. Więc ja uważam, że reforma euro może być teoretycznie skuteczna pod warunkiem, że skuteczna będzie wewnętrzna zmiana orientacji polityki niemieckiej. To nie jest zupełna abstrakcja, dlatego że znam środowisko w Niemczech, które myśli podobnie. I to nie są byle kto, prawda? To jest La Fontaine, były szef SPD w jakichś tam latach. Jest bardzo aktywny jego wice z czasów, kiedy był w rządzie, kiedy La Fontaine był w rządzie, to jest Flasbeck, profesor Flasbeck, całe środowisko. Oni mają w gruncie rzeczy podobny pogląd, że Niemcy powinny zaprzestać tej polityki, która dewastuje partnerów handlowych, prawda? I zaprzestać polityki szukania równowagi budżetowej, dlatego że równowaga budżetowa to jest wymysł szatana. To nie jest zgodne z teorią ekonomii. Teoria ekonomii wymaga, tak jak ja ją rozumiem, teoria ekonomii powiada, że bez deficytu budżetowego, nawet w dobrych czasach, gospodarka ma skłonność do stagnacji albo kurczenia się nawet. Przecież nie jest jakimś absolutnym przypadkiem, że jeżeli popatrzymy na Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Japonię i tak dalej, powiedzmy w ostatnich 50 latach, to się zdarzyło raz, że było blisko w Stanach Zjednoczonych, blisko równowagi budżetowej. A tak rok w rok jest deficyt. Wielka Brytania, 50 lat, może 3 razy im się zdarzyło mieć zrównoważony budżet, a nawet nie nadwyżkę. Więc, a Niemcy? Niemcy próbują mieć zrównoważony budżet cały czas. To się po prostu nie składa, to jest niemożliwe. Japonia cały czas ma deficyty i jedzie na deficytach, utrzymuje się na powierzchni tylko dlatego, że mają deficyt. Gdyby pozwolili sobie na większy deficyt, mieliby większy dług publiczny, ale może troszkę szybciej rośli. Więc Niemcy chcą wymyślić perpetuum mobile, żeby będą mieli wzrost gospodarczy i zrównoważony budżet.
no to się przekłada na to, że szkodzą wszystkim naokoło. Jak szkodzą wszystkim naokoło, to z czasem zaszkodzą sobie samym. Dlatego, że jak zrujnują Włochy, zrujnują Hiszpanię, to będzie tak jak ze zrujnowaną Grecją. To Grecja nie będzie u nich kupować więcej, ani spłacać długu, który ma w bankach niemieckich. Więc to jest polityka na dłuższą metę, zabójcza dla samych Niemiec. Ona jest dobra tak po drodze, prawda? Po drodze jest, wykończy ten kraj, tamten kraj, dopchnie, prawda, do swojego standardu Austrię, prawda, może Polskę dopchnie też, prawda, do tego standardu, że o, będziemy mieli budżet zrównoważony i pracownikom przykręcimy śrubę, prawda, będzie to. Więc to jest po prostu na dłuższą metę ekonomicznie niemożliwe, to jest perpetuum mobile, a na krótszą metę to jest politycznie bardzo niedobre dla wszystkich i dla Niemiec też, jak sądzę. I jak inni sądzą, prawda, w Niemczech. To nie, że tylko huzia na Niemca, nie, bo w Niemczech są znaczne środowiska. Ja jeszcze dodam jedną sprawę, że to się kojarzy, że ta orientacja taka wyrasta z socjaldemokracji, prawda. Jest nieprawda. Kiedy wdrażano ten program ultraliberalny w Niemczech, zrównoważony budżet, płace przytłumione poniżej wzrostu wydajności, to środowiska też w chadecji, bardzo wokalne, bardzo znane, z takim facetem Blume, prawda, który reprezentował socjalną część chadecji, protestowało. Więc to nie jest, że to jest jakiś wymysł socjalistyczny. To jest po prostu kwestia zrozumienia długoterminowych interesów innych krajów, a przede wszystkim własnych krajów, własnego kraju. I sądzę, że no to jest w tej chwili jakaś abstrakcja powiedzieć, że Niemcy się nawrócą i że lew i baranek będą w jednym, prawda, w tym w jednej jaskini obok siebie żyli. Ale ja uważam, że to jest jakaś nadzieja. Teraz, jeśli wolno, to ja bym się odniósł do troszeczkę, niedużo, do polityki naszej wobec Niemiec. Ja nie jestem polityk, nie znam się na polityce, prawda, i tak dalej, ale uważam, że należałoby bardziej rzeczowo Niemcy krytykować. Tak jak ja bym krytykował. Za co? No właśnie za tą politykę wewnętrzną, która rzuca cień na całą Europę. Politykę ekonomiczną, a już nie mówię o innych sprawach, tam reparacje, to jest inna sprawa, to jest coś innego. Ja się nie mogę na ten temat wypowiadać i nie chcę się wypowiadać, ale uważam, tu jeszcze jedna sprawa jest. Kiedy Europa pod wpływem Niemiec, pani Merkel, jeszcze zaciśniała te ramy fiskalne, narzucała obowiązek zmniejszania zadłużenia krajów, prawda? To był sześciopak, czy coś jakoś tak się nazywało w tym. No to nasz premier Tusk ówczesny bardzo aktywnie wspierał, prawda, tą całą zabawę. Więc to było działanie przeciwskuteczne, przeciw interesom Unii jako całości i Polski w tej Unii. To było bardzo szkodliwe, bo wtedy trzeba było dać głos, że a może to nie jest właściwa droga. I takie głosy wtedy dochodziły z Francji i z Włoch, ale one zostały stłamszone, prawda. Ci ministrowie we Włoszech i we Francji jakoś szybko zniknęli ze sceny, a pod wpływem właśnie prezydencji polskiej wtedy, z Tuskiem na czele, no zapisano stworzono te zapisy, prawda, usztywniające jeszcze zasady polityki wewnętrznej poszczególnych krajów w kierunku likwidacji długów i deficytów publicznych. To jest nonsens, bo to jest w rozwijającym się świecie obecnym, to jest motor niestety, motor utrzymania, motor stabilności.
wydawało się przez moment w czasie pandemii COVID-19, wydawało się, że ta antyzadłużeniowa obsesja, antyzadłużeniowa tendencja w Unii Europejskiej, że krytyka jest tak mocna, że tutaj na tym polu coś się zmieni. No, reguły antyzadłużeniowe były w czasie pandemii w Unii Europejskiej zawieszone. Czy wydaje się panu, że możliwa jest tutaj zmiana? To znaczy, czy możemy sobie wyobrazić sytuację, w której teraz w obliczu kryzysu energetycznego, kiedy znowu prawdopodobnie przez kilka następnych lat państwa będą musiały bardzo mocno wziąć na siebie koszty rosnących cen energii, choćby po to, żeby osłonić swoich obywateli. Czy tutaj mamy szansę na to, że pod wpływem kolejnego wyzwania te antyzadłużeniowe reguły Unii Europejskiej na stałe padną albo zostaną zmienione, poluzowane, czy też wrócimy do przykręcenia śruby i do tego modelu, który pan przed chwilą opisał? I ja jestem przekonany, że tylko jak pamięć ludzka jest taka, że to wyparuje to, co się dzieje w tej chwili, prawda, ta świadomość, że musimy się zadłużać i powróci z podwójną mocą przekonanie, że czynimy źle, prawda. I to jest w języku niemieckim Schuld, to jest dług, ale też wina, czyli grzech, prawda, czyli to takie przeświadczenie, że czynimy źle i to się musi źle skończyć, zadłużamy, prawda? I to skończymy jako całość i wszyscy jako bankruci. To wróci, dlatego że mieliśmy przykłady historyczne tego, że jak jest trwoga, to do Boga, to do deficytu. Jak już się sytuacja uspokoi, no to wracają, prawda, ci kaznodzieje zrównoważonego budżetu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc jestem w 100% przekonany, że jak ta burza przeminie, prawda, energetyczna i zdrowotna, no to znajdą się tacy faceci i facetki, tak jak obecnie w Radzie Polityki Pieniężnej, które będą tam, prawda, nawoływały, a to, prawda, no już nie będę się rozwodził personalnie. W każdym razie mamy przykład po wielkim kryzysie finansowym lat 2008-2009, prawda, kiedy wszyscy się zaczęli zadłużać, bo musieli, prawda? Był nóż na gardle, kraje, nawet Niemcy z oporami w końcu zrozumiały, że trzeba się zadłużyć, po czym po 2 latach już sytuacja się troszkę uspokoiła, to histeria wybuchła w Europie, w Unii, że prawda, narobiliśmy długów, to teraz będziemy spłacać. I co był, jaki skutek był? Że w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii wzrost był w dalszym ciągu, po tej klapie roku 2008-2009, a w Europie był następny dołek, następna recesja, double dip recession, prawda? Powtórna recesja. Więc to jest przykład tego, że lekcja praktyczna szybko wyparowuje, a wraca dogmat. Dogmat religijny niejako, że dług to jest grzech. Prawda? Co jest nonsens. Dług jest grzech w stosunkach prywatnych, ale dług w skali narodów to nie jest żaden grzech, a dług w skali globalnej, bo cały glob się zadłuża, cały sektor publiczny globu się zadłuża systematycznie od niepamiętnych czasów, od Adama i Ewy. To nie jest żaden grzech, tylko to jest prawidłowość, która wynika z podstawowych zasad makroekonomii, która u nas jest w Polsce źle tłumaczona, źle wykładana albo wcale nie wykładana. Jak mnie się zdarzało w Polsce mieć zajęcia ze studentami, to podstawowe sprawy trzeba wyjaśnić. Oni mają bardzo mętne pojęcie wszyscy. Obawiam się, że nasza profesura też nie wszystko kuma, że tak powiem. No w każdym razie, jak zapytać studenta, co to jest pieniądz, no to jest klapa. Oni nawet nie wiedzą, co to jest pieniądz.
Mieliśmy Adama i Ewę, mieliśmy trochę o długu, mieliśmy trochę o grzechu, mieliśmy trochę krytyki, ale jest też trochę nadziei. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę rozmowę. Ja nazywam się Rafał Woś, a moim gościem był profesor Leon Podkaminer. Bardzo dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. To ja dziękuję.